jak on zrobił, on jak wyjeżdża. No to zobacz jaki stoi przed tym. No właśnie mam go nagrywać. Nagrywam go, co on będzie robił? Aha, on się zmieści. Czy obawiacie się tego, że remont ulicy Buskiewicza może spowodować spadek liczby klientów, którzy nie będą mogli dojeżdżać samochodem, albo czy są jakieś problemy na przykład z dostawą towaru? Ponieważ ta ulica jest fatalna, ma mnóstwo dziur, to sama była przyczyna. Jeśli chodzi o dostępność pacjentów, dojazd, na pewno będzie się zmieniał, ale jest to konieczność. Ludzie mogą dojść do nas w ulicy Chorzowskiego. I tak nie dojeżdżały tutaj żadne autobusy. Także uważam, że remont jest konieczny. Ulica jest przyjemna, sama przyjechała. Dostawcy mogą tu dojechać. Moja propozycja jedyna w tej sprawie jest taka, żeby na czas remontu udostępnić przejazd od ulicy Żeromskiego. Na pewno ułatwiło to wielu osobom, które chciałyby dojechać, prawda? Na pewno to ułatwiło. Dziękuję bardzo. Powoduje jakieś utrudnienia i czy jest on mimo wszystko potrzebny? Nie znam się na tych drogach, czy to była konieczna, czy to trzeba było wymieniać ten asfalt, ale no utrudnienia będą jakieś. Jeśli się coś robi, to będą i utrudnienia. No. Ale to dobrze, że mimo tych utrudnień, no tych stan naszych dróg w Radomiu zmienia się na lepsze, jest dobry? No myślę, że się zmienia. Jeśli się wyremontuje wszystkie, na pewno będzie lepszy. Remonty są potrzebne. A czy jakieś tu pani sama problemy zauważyła? Czy łatwo znaleźć ten zastępczy przystanek? Wiadomo, jak kursują autobusy, czy jest to dobrze oznakowane? Ja pochodzę tu z Radomia, także znam przystanki i nie robi mi tu żadnych trudności. Jeżeli troszkę dalej się pójdzie, to nie jest taki problem. Mhm.